Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry My Sims. Marcia wygina śmiało ciało i przy okazji prezentuję wam nowy strój. Taki bardziej jesienny, cieplutki sweterek, ma na sobie jakieś getry, albo leginsy, do tego spódniczka, ciepłe buciory. Ona jest słodka. Przesłodka. Dobra, może już wystarczy, kochana, tego wyginania ciała. Wyłącz sprzęcior. Super. Dobrze. Ruszamy, bo mamy dwa zaległe projekty dla Candy. No i musimy postawić bibliotekę. Ale w pierwszej kolejności Candy. Wykonaj... Nie to chciałam kliknąć. Jeszcze raz. Warsztat. Wykonaj zadanie. DJ Candy. Ona chciała sofa i stolik. Dobrze, najpierw sofa. Kanapa styl funky. Niech będzie styl funky, na pewno jej się spodoba. A, to jest ta sama kanapa, którą sobie zrobiłam do pokoju. Okej, pójdzie dosyć szybko. Ta-dam i ta-dam. Dobra, to było to kółko. Dawać. Nie to. To. Nie tak. Może najpierw to. To. Pisaliście w komentarzach, że najważniejsze, abym uzupełniała te miejsca, gdzie są te gwiazdki, a resztę mogę robić tak, jak mi się tam żywnie podoba. Dobra, jakie miały być esencje? Dwie z bilą, cztery z rybką. Bile. Wow, mam sporo tych esencji. Dobra, gdzie są moje bile? Wow, ile ja mam tych... Dwie z bilą, tak? Albo... zrobimy tak... I rybcia. Kurczę, teraz wybrać kolor. Może taki? Dziwnie wygląda, ale okej. Nie przedłużajmy. Bo chcę zbudować bibliotekę. Dobra. I drugi projekt. Marcia, dzisiaj będzie ekspresowo. Mam w plecaku? Czyżbym coś wcześniej robiła? Aha, to taki mały stolik. Jedna esencja. O, to super, pójdzie szybko. Bila. Gdzie jesteś, Bilo? Dobra. Może coś takiego. Albo nie, już wiem. Żeby pasowało do sofy. Zróbmy coś takiego. Okej, poszło gładko. Candy będzie miała swoją sofę i stolik. Zanieśmy jej. O, Poppy, cześć. Wcześniej widziałam, że siedziała na trawie i robiła sobie tea party. Cześć, Poppy. Co się włóczysz? Gdzie Violet? Dlaczego nigdy was nie widzę razem? Czy wy jesteście skłócone? Co wolisz? Szczenięta czy kocięta? Ja lubię kwiaty. Ja jednak szczeniaczki. Sorry, Poppy. Żeby tak można było zbudować sklep zoologiczny. I żeby były zwierzątka, to by było marzenie. Ale pewnie proszę o zbyt wiele. Candy! Candy, gdzie ja twój statek gigantyczny postawiłam? Chyba gdzieś za muzeum. Gdzieś? Gdzie? O, jest! Jesteś! Kapitanie, ahoj! Cześć! Słuchaj, co robisz? Śpisz, jak zwykle śpisz. Oj, Candy.
Ona nawet ma tutaj, widzę, ten bar w tym wzór z bilami. Może mogłam taki dać? Gdzie chcesz sofę? Tu? Nie pasuje kolorystycznie. Oh my god. Jej się podoba. Niech będzie. Ludzie będą mogli przejść, sobie usiąść, jak nogi rozbolą ich od tańców. Kiedy nie tańczysz, siadaj zawsze na wygodnej kanapie. Wielkie dzięki, to jest wspaniałe. DJ Candy mówi, czas kąpieli, dała ci nawet projekt wanny. Będę mogła w końcu zrobić łazienkę? Niemożliwe. Wow, Candy szaleje. Aż tak ci się podoba? Nie wierzę. Co się dzieje? Będziesz miała coś dla mnie nowego? Tak. Kurde, Candy, ile ty masz dla mnie zadań? Co znowu? Candy Club nie otworzy swych podwojów, kiedy brakuje tu gramofonów do smażenia bitów. Gramofon? Candy! Jesteś crazolką, no. Love you. Całus. Wielka miłość. Dobra. Dobra, ale teraz jednak postawię bibliotekę. Bo Candy to aż za bardzo szaleje. Mogłabym też wkopać gdzieś drzewa. O, Candy! Jakim cudem ty się tu znalazłaś? Jak wszyscy, to wszyscy. Hej, nie uciekajcie, dopiero co weszłam do fontanny. Nie jestem brudna, nie bójcie się. Mercia, wyłaź. Nie, chciałam, żebyś z nią Okej. Tylko wyszła, to Candy wskoczyła. Nie jestem brudasem. Nie musicie się obawiać, że pobrudzę wam. O, tu jest idealne miejsce, żeby postawić bibliotekę. W samym centrum. Elmira. Chcę, żeby się wprowadziła. Wow. Okej, myślę, że nie będę tego przedłużała, więc będę robiła tak jak zwykle, że teraz postawię taki najprostszą bibliotekę, a poza nagraniem ją sobie rozbuduję. Wiecie co? Dobuduję piętro. Na razie zrobię taki najprostszy projekt, żeby nie tracić czasu, bo na pewno są ciekawsze... Gdzie ja to dałam? Tu. Na pewno są ciekawsze rzeczy do robienia. To jest ten znak? Tak. Beautiful. Aż jestem ciekawa, jak będzie wyglądała w środku ta biblioteka. Dużo okien. Kolumny! Kolumny muszą być. Może ta druga kolumna będzie lepiej wyglądała? Dobra. Dziwnie to wygląda. Z tymi kolumnami. Ale dodadzą przynajmniej prestiżu naszej bibliotece. Może zrobię wejście z dwóch stron. Z jednej i z drugiej. Tak jak zrobiłam u Gino. Nie! What have I done? Może dam na górę to okno. Okej. Tak chyba będzie lepiej. Postawmy też gdzieś naszego lewka. Nie ma miejsca. Chyba będzie dziwnie to wyglądało. Dobra, odpuszczę sobie chyba kolumny. Chociaż bez tych kolumn wygląda jak zwykły domek. A ta kolumna? O! Ta wygląda fajnie. Jak bardziej przylega do ścian. Dobra, podoba mi się. Zostanie. Lewek, nie przeszkadzaj mi. Super. Jeszcze tylko dam tutaj okno. Tu. No i okej. Niech będzie tak jak jest. Aha, Boże, a pomalować to co? A pomalować to co? Nie, nie będzie fioletu. Już za bardzo szaleję z tym fioletem.
Mam totalną fazę na ten kolor. Nie, niebieski nie, ale może taką żółciutką. Okej. Nie za bardzo mi się podoba. Dobra. Niech będzie tak, jak jest. Niech Elmira się wprowadza. O, jesteś! Jak ci się podoba biblioteka? Ale żeście się ostatnio nawalali w hotelu z Travisem i... Jak ona miała na imię? To druga dziewczyna? Nie pamiętam. Jakoś na E chyba. Poppy, co ty tu robisz? Nie udawaj, że lubisz czytać. Ty lubisz tylko kwiaty. O, Candy! Przyszłyście zażyć troszeczkę kultury? Chcecie się odchamić? Co to? Czytaj na stojąco! O, nowa interakcja! Mercia, pokaż, jak czytasz na stojąco. No dlaczego nie czytasz? Jaka wkurzona ta bibliotekarka! Wiedziałam, że Poppy przyszła tylko do biblioteki po to, żeby skakać po Sofia. O, patrzcie, kogo tu mamy. Sima, który postawił mi pustą bibliotekę. Ale chamstwo tu. Ja się tak staram, kobieto. A ty jeszcze mnie tu obrażasz? Trzeba było na grzbiecie przywieźć jakieś regały. Hi, to ma być biblioteka? Gdzie są wszystkie książki? W D? Potrzebne. Regał na książki i 12 esencji ciemnego drewna. Ciekawe, skąd ja ci wezmę ciemne drewno. Powiedz mi, skąd mam wziąć ciemne drewno. Czy zauważasz, że niektóre drzewa mają jasne drewno, a inne ciemne? Ciemne drewno jest elegantsze. Wow, ale mi żeś pomogła. Może jeszcze coś mi podpowiesz? Poppy, co ty robisz? Głowa ci latała. Czy zauważasz, że niektóre... Wow! Czyś mi pomogła. Petunii! Petunii, rozchmuś się! Co? Okej, zanim ci zrobię ten regał z ciemnego drewna... Gdzie jest wyjścia? Boże, już myślałam, że zajumali drzwi. O, pan Dracula. Dracula przyszedł. Też się odchamić. Z jakimś szkłem powiększającym przyszedł. No hej, Poppy, widzę, że mnie dzisiaj cały odcinek prześladujesz. Masz coś na myśli? Potrzebujesz pomocy? Chyba nie. Ciii. Nie jesteśmy w bibliotece, żebyś nas tu siusiała. Zaraz. Hotel. Dobra, chcę teraz wprowadzić tę dziewczynę. Kurde, zapomniałam jej imienia. Coś na E. Tak? Jak się nazywasz? Przypomnij mi. I przestańcie się bić. Klara! Tak, imię na E. To się wytnie. I dostanę własny dom? To świetnie, już szaleję za tym miasteczkiem. No, wprowadź... Dlaczego nie mogę kliknąć, że się wprowadziła? Jowanka może. Lubaneza? Nie, okej. Dobra, chyba muszę... Wow, Buddy się podwala do Klary. Muszę chyba kliknąć jakąś parcelę i postawić jej dom. Może Klara będzie chciała mieszkać w zaczarowanym lesie? Myślę, że to jest nawet niezły pomysł, tylko gdzie było przejście do lasu? Mercia, popylaj. Tu. Super. Na pewno się ucieszę. Tutaj, czy może gdzieś bardziej na uboczu? Myślę, że tu. Prowadźmy Klarę. Zróbmy jej wypaśny domek. Uuu, jak na różowo. Dobra, ale zrobię ci chyba tylko jednopiętrowy domek. Będzie taka słodka chatynka. Jakie różowe wszystko. Jaki szyld!
Dobra, zrobię z dwóch stron. Dziwnie to wygląda. Może zrobię tak. I zrobimy tak. Postawimy ci różowego króliczka oczywiście. Wszystko musi być na różowo. Jak zrobię coś takiego? Nie, dziwnie to wygląda. Zaraz. Jak zrobię tak? Nie przestawiaj domku! Oki. O Jezu, ile będzie okien. Ło matko. Jaka przesada. Jaka przesada. Gdzie jest komin? Gdzie mieszkała w lesie? To musi mieć kominek. O, nowy dach. Okej. Komin też musi być. Jezu, za dużo tego wszystkiego. Dobra, usunę. Nie to. Usunę to okno, bo jest ich za dużo. To damy tu. Okej. Komin pomalujemy, no. Okej. Może taki kolor? Za dużo tego różowego. Może zrobimy jej miętowo. Nie, jednak róż był chyba najlepszy. Dobra, niech będzie tak jak jest. Niech się wprowadza. Obczajmy przy okazji, jak będzie wyglądał ten jej domek w środku. Klara, jak ci się podoba twój domek w zaczarowanym lesie? Jaka melodyjka! Jakie lampiony! Nie zwróciłam wcześniej uwagi na te lampiony. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał twój domek. Mogłam płotek jakiś postawić. Wow, co ty masz za meble? Klara, co ty masz za meble? I stolik. Poczęstujesz mnie czymś? Chyba nie. Klara, ty tutaj nic nie masz. O, ma wannę. O, ma wanna z serduszkiem. Zaraz, co to jest? Lustro. Okej, jakieś łóżko ma. Ale pogadajmy z nią, może będzie chciała. Coś jeszcze? Czego ci brakuje? To przewspaniałe. Mam nadzieję, że poznam tu mnóstwo nowych przyjaciół. Ja też, Klara. No, zarazisz mnie! Nie rozsiewaj zarazków! Masz sousa na odległość. Uhuhu! To się porobiło. Całuśnie. No, potrzebujesz czegoś ode mnie? Skopiowałaś mój strój. Jak sądzisz, ile może zawędrować chmurka co dnia? Tylko pomyśl o tych różnych miejscach, które odwiedza. Nie, Klara, jesteś taka słodka. Naprawdę nic ode mnie nie chcesz? Kompletnie nic? Kocham to miasteczko. Wydaje się, że tutaj słonko świeci zawsze. No może za wyjątkiem nocy. No właśnie. Super. Okej, myślę, że Mercia zasłużyła sobie na porządny posiłek. Cały dzień biedna lata, buduje. Tak się zastanawiam, czy nie wprowadzić tutaj Merci. Tylko, że będzie miała wszędzie daleko. Będzie miała daleko do samego centrum miasta. No ale cóż zrobić? Mercia zasłużyła sobie na posiłek. Więc udamy się do restauracji Gino. Gino, nakarm Mercię. Idziemy na pizzę. Okej, na honorowym miejscu.
Spaghetti? Myślałam, żebyś chciała zjeść pizzę. Marcia niech sobie konsumuje. Gdzie jest Gino? Gino! Wow, pusta restauracja. Może śpi. Marcia! Najadłaś się? Super! Super! Najadłaś się? Wrzuć monetę. Gino smacznie sobie śpi. Obudzimy go. Impreza! Przez cały dzień, całą noc. Sen jest przereklamowany. Kto by tam myślał o spaniu, kiedy tyle się dzieje dookoła? O Boziu. Gino! Nie, nie będę go budziła, niech sobie śpi. Wow. Wyjdźmy stąd, wprowadźmy na szybko Travisa. Żeby chłopak miał gdzie mieszkać. Jestem ciekawa, jaki styl on będzie preferował. Idziemy do hotelu. W sumie Marcia powinna iść spać. Jest ciemno. Travis, where are you? Travis? Buddy, co zrobiłeś z Travisem? Gdzie jest Travis? Obraził się? Że wprowadziłam Lasencję, a jego nie? Przepraszamy, wstęp na piętro tylko dla gości hotelowych. A mogę wykupić jedną noc w hotelu? Aha, może muszę poczekać, aż będzie dzień. Raz skłaniałem się pewnemu gościowi tak gorliwie, że aż palnąłem się w głowę. Straciłem przytomność na całe 2 godziny. Buddy! Jesteś genialny. Taka Ciamajda. Ciamajda w świecie Simsów. Dobra, w takim bądź razie... Mercia, nie pozostaje nic innego... jak iść spać. Wszyscy śpią, nie możemy być gorsze, więc słodkich snów. Jej, nastał poranek! Dobra, gotowa? Chcesz coś zjeść przed wyjściem? Co sobie przygotujesz? Rybę? Tadam! Jedz śniadanko! Wow, na śniadanie jesz pizzę? Ty to wiesz, co dobre. Spaghetti, pizza... Jak ja lubię patrzeć, jak oni jedzą. Mam dziwny fetysz. Lubię patrzeć, jak simy wcinają. Dobra, wychodzimy stąd. Szukamy Travisa. Travis, where are you? Mogę tam wejść? Nie mogę tam wejść. Dobra, chodźmy do hotelu. Nowi goście! Oh my god! Jak fajnie wygląda! O, ciebie na pewno wprowadzę do zaczarowanego lasu. Madame Nicole? Ty jak się nazywasz? Kolo. Roger? I? A gdzie jest Travis? Czy on się obraził? Czy wprowadził się z Klarą? Ronda. Z tobą muszę porozmawiać. Witaj, skarbie. Nazywam się Madame Nicole. Rozważam otwarcie butiku w miasteczku, choć nie jestem pewna, czy budynek sprosta moim gustom. Butik? Wprowadzaj się! Cóż, sądzę, że ewentualnie mogę spróbować otworzyć sklep, jeśli takie jest twoje życzenie. Poczekam tu, aż wybudujesz mój butik. Okej, okej, okej. Przytulas?
Wow. Jaki kolorowy puff. Dobra. Chcę postawić butik. Ale dzisiaj szaleje wszystko na raz. Gdzie postawić butik? Myślę, że jednak w lesie. Wiem, że będziemy mieć do niego kawałek. Ale ona ma azjatycką aurę, więc to musi być azjatycki los. I butik myślę, że postawię... dobra, nie będzie to. Od razu przy wejściu. Madam Nicole. Ale kurde, co się stało z Travisem? Wow, jakie... jakie okna. Kurczę, może zrobimy... może zrobimy taki duży? Nie, bo to będzie już hipermarket, a nie butik. Wow. Jakie okna. Nie, za duże. Jakie to jest fajne! Wiecie co? Dorobię piętro. Nie pasuje mi. Chciałabym wstawić tu duże okno. Jaki puff! Powiadamy gdzieś tu, przed wejściem. Damy naszego manekina. Postaram się zrobić to najszybciej, jak się tylko da, bo poza nagraniem mogę sobie poprawić, jeżeli coś mi się tam nie będzie podobało. Nie będziemy tracić czasu. Ajajaj. Wow, dziwnie te okna wyglądają. Ale śmiesznie wygląda. Serio, wygląda tak śmiesznie. Ale niech zostanie. Niech zostanie tak, jak jest. Kolory też mi się podobają. Jak? Muszę zobaczyć, jak wygląda w środku. Wypasiony butik. Różowo i fioletowo już mi się podoba. Ale odjazd. Jakie duże pomieszczenia. Mercia, możesz kupować ubrania? Możesz coś tu robić? Czy nie bardzo? Nie masz łóżka. Wow, jak przeskoczyła. No, nie ma łóżka. No to pogadajmy. Co mam dla ciebie zrobić? No, no, skarbie, jestem pod wrażeniem. Dość stylowy, przyznam. Co mam zrobić, pani Puff? Jak ja u licha zapadnę w sen regenerujący urody, nie mając tu łóżka? Zdobądź mi jakieś, proszę. Esencja z róży? Tak. Nie ma sprawy! Da się zrobić! Woohoo! Kolejny przytulas? Wow, jakie całuski! Takie na odległość. Subcia! Ale zanim zajmiemy się robieniem mebli i tak dalej... U Klary jaka melodyjka cały czas gra. Chciałam coś zobaczyć, bo wspominaliście, że tam, gdzie szukałam... O, tu się materializowała. Bo wspominaliście, że tam, gdzie szukałam ostatnio ciasta... można było wejść wyżej. Gdzieś tu. Rzeczywiście! Tylko, że tutaj jest zablokowane przejście. I co, Mercia? Włamiesz się, czy nie? Nie zdołasz teraz tędy przejść. Być może potrzebujesz odpowiedniego narzędzia. Może dopiero jak uzyska trzecią gwiazdkę w
kategorii miast. Okej. Jak już tutaj jesteśmy, to przeszukajmy, bo ktoś mi pisał, że można zdobyć czekoladowe ciasto. No, dawać mi czekoladowe ciasto! Uwielbiam czekoladę pod każdą postacią. Bekon? Nie, ciasto! Obowiązkowo czekoladowe. O, 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 o! Jest! Rzeczywiście! Ciasto czekoladowe! Jeszcze, 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 jeszcze. Dawać mi ciacho. Bekonik. Czeko, czeko. O, 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 o. Ciasto truskawkowe? Haha, pierniczki. Dobra, wystarczy tego szukania. Myślę, kochani, że na tym zakończę ten odcinek. W następnym zaczniemy robić regał dla naszej bibliotekarki, łóżko dla naszego pawia. No i dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Candy, stoisz w kwiatku, co ty robisz? Pupę wycierasz o kwiatek? No wiesz co, no wiesz co. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!